Dobra, teraz to co trzeba robić, to biegać, zbierać te gówna, które tutaj są. I modlić się, że będziemy szybsi od niego. Zwykle jesteśmy szybsi, on będzie tylko powoli stąpał za nami. To nie było miłe. To nie było miłe, skurczybyku. Ale no dobra, dobrze by było, żeby on te domki rozwalił, bo nie chce mi się do nich wchodzić. Strzelę ci w twoją brzydką mordę. Oh my god, to Lessie! Jakbyśmy wcześniej nie uratowali tego psa, to by nam teraz nie przyszedł i nie pomógł. Bez tego psa ta walka może być wkurzająca. O nie. Jesteś tak gruby, że mogę ciebie walić gdziekolwiek chcę. To dwuznacznie zabrzmiało. Tak, i się nie martwcie o psa, jemu nic się nie stanie. Oh my god, to jest siusiak. Czemu wszyscy mają tutaj jakieś siusiaki? Padł? Nie, zdziwiłoby mnie to. Chwila. Ha! Właśnie najlepiej poczekać, aż on te domki rozwali, jeżeli w ogóle rozwali. Masz po dupie, masz po dupie! Lubisz, jak cię od tylca tak ładuje pistoletem? Nie odpowiadaj. Fuck me! Już mi kończą się te. W sumie to, czemu by granatem go nie jebnąć? Jest! Powinienem był granatów używać. Wiem co! No przecież! O kurde, zapomniałem, że możemy to zrobić! To nam oszczędzi ammo. Łazi za mną? Nie. Gdyby tak jeszcze raz granatem go walnąć. O! O kurde, jakiego ty masz zeza, nawet nie masz pojęcia. Nawet nie ogarniam. O, chwila. Niespodzianka. Okej. Powiedzcie mi, że tu granaty są. A tempę, co mi kurde tempę, jak nie mam. O, shit. Wkurwił się. Masz! Piesku, kurde, rób mu coś! Niech to, nie trafiłem. No dobra. Mamy w dupie wszystko. Masz po mordzie, gień! No kurde, idź za psem! Rób coś, Lessie! Kryj mnie do chuja pana! Hał, hał, tak, wiem! O nie, ma drzewo. Jest! Ostatnia szansa! Zwykle po trzecim razie pada. Kurde, trzy! Czym jest trzy? Do chuja! Moment. No, jesteśmy w dupie! Kurde, bierz to jajo! Jesteśmy w dupie! Przynajmniej wiem, co to 5 i 6. A co to kurde 3? X? No kurde! Bladzio! O mój Boże.
Ile mam ammo? 6! Plus jeszcze pełny Punisher. Fuck you! Jej, kurwo. Chyba będę musiał zresetować tą walkę. Kurde, rób coś, pchlarzu! Wspinaj się! I... 3! Kurde, Leon, debilu! Szybciej nie mów... O! Oh my god, udało się! Jebać skurwysyna! Ha! O mój Jezu! I co?! I co?! Zabiorę ci kieszonkowe! Giń! Giń! Boję się, że on zaraz wstanie i mnie wpierdzielnie. Tak więc lepiej już stąd pójdę, mimo tego, że normalnie nie powinien tego zrobić. Tak więc no. Fuck! Idziemy dalej. O kurde, teraz będzie zjebanie. Będzie do dupy! No nie napierdzielać ze wszystkich stron chyba. Tak więc no, będziemy teraz uciekać. Czasami przetrwanie liczy się bardziej niż rozwalanie przeciwników. W sumie często tak się liczy. Myślałem, że wręcz będzie. Ale go nie ma. Tak więc no. Myślę, że no. Tak. Spierdalamy stąd. Kurde! Lewo kurde daje, on mnie dalej napierdziela. Debil włochaty. Chwila. Odpieprzyć się ode mnie. Wiem, szybciej wsadzaj ten gówno, bo cię zjedzą. No, dziękuję. No, czasami ucieczka nie jest złym pomysłem. Szczególnie jak nie masz ammo. Takie insygnia są wszędzie. Ciekawe, czy to jakiś rodzaj lokalnej religii. Prędzej sekty. Lepsza taka sekta niż sekta X-a. Która jest niedorzeczna. A, już nie mam ammo, dobra, wezmę pani Shera. Ponieważ mogę. Chyba będzie tutaj jakaś zagadka. Dwie kulki i armatka. A, no chyba wiem, co to będzie, okej. Całe szczęście to też mam ogarnięte. Bez strachu, bez strachu. Dobra, użyj. Trzeba po prostu tą insygnię tutaj zrobić chyba. Czerwony jest w porządku. Obracaj, 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 wróć. Obracaj. Wróć. Nałóż. Nie. Czerwony. Wróć, obra... Kurde! Nałóż. Ha! Umiem rozpoznawać kolory, nie jestem daltonistą. Jestem dobry w tej zagadce. Mimo tego, że się jebnąłem raz.
O nie, teraz już się zaczyna. O mój Boże. Nawet nie wiecie teraz, jakie cierpienie będzie. Ashley. Don't come. Ty idiotko! Czy jakiś widziałeś jakiegoś tego plagasa z pistoletem? Everything's gonna be just fine. Get away! Mimo tego, że gadam po tym samym języku co ty. What? My father? That's right. Nie kurde, twoja babcia. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Hell yeah! Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Wisisz mi kolację. There's another ferry that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Let's go. Instrukcja gry. Tak, tak, ta wredota jedna. Za mną! Albo stój, możemy jej dawać rozkazy i musimy ją kurde łapać. X! O kurde, PlayStation 2. Wzięli to cholerstwo. Jak to się nazywa? Tutorial. No i możemy ją też uzdrawiać i jak tak się i ludzie mogą ją zabierać. Jednym słowem, Ashley to jest kula u nogi. Hell yeah. Ale nie wiem, ja tam zbytnio z nią problemów nie miałem, chociaż w niektórych momentach to naprawdę... Wolałbym, żeby już ją wzięli, te skurczybyki. Żebym ja miał spokój przez resztę życia. Wyglądasz jak kurwa. Dajesz dupy pewnie tirowcom. Kurde, krótka spódniczka? Nie, zaraz, gdzie idę? Kobiece wdzięki? Halo, lol. Wdzięki, Ashley. No proszę. Chodź tu, kurde! Przestań dostawać orgazmu za każdym razem, kiedy cię łapię. I'll take the girl. Who are you? Altair! If you must know, my name is Osmond Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. Żandarm tego świata, człowieku, to chyba Korea Północna. The president's daughter, in order to give her our power. To dopiero kurde żandarmeria tam jest. No. Yes. O nie, ją też naszprycowali dragami. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? Daliśmy jej moc. No, dar. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. Po co nam to mówisz? Before that, dajmy na to, uda nam się uratować, ale będzie miała tego syfa w sobie. Believe it or not, it takes. Leon powie prezydentowi, że hej, coś z nami jest nie tak. Ratujcie nas. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. Na pewno. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Zamknij gębę, przestań gadać, bo już mi się to nudzi. I'll have total control over your mind. Na miejscu Leona teraz bym mu pieprznął kulkę między oczy. Pewnie by nie zadziałało, ale hej, punkty by były za to, że próbuję. Te pościgi, te wybuchy! You okay? Nie, nic, Leon, tylko pocięłam się przez spadające szkło. Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Jej, koniec rozdziału i nie padłem ani razu. Alleluja. Ashley ma małego chuja. Nawet w ogóle nie ma, chociaż kto tam wie, co ona tam ma. Tak, tak, tak.
Okej. Może powinienem trochę w Tetrisa się pobawić, ale szczerze mówiąc nie chce mi się. Na razie pistoletu nie będę używał, bo być może jak do handlarza dojdę następnym razem, to będę mógł zupgrade'ować magazynek. Ta, nieważne. Leon, shoot the barrels on the wagon! Wow, Ashley do czegoś się przydała. Kurde, to powinien być strateg wojenny. Cały czas, kurde, do pistoletu dostaję, super. Teraz mogę ich wszystkich ubić bez strachu. Tak więc zróbmy to. Do widzenia. O kurde, aż nie uciekaj. Jesteś za mała, żeby widzieć takie zboczone rzeczy. A! Chodź. Nie stój jak ta idiotka. Nie zbliżaj się do mnie. Mam tu kobiety i dzieci. Jest, udało się. Dobra. Let's go this way. W sumie ja to bym chętnie... Ciekaw jestem, jakby sytuacja wyglądała w ten sposób, kurde. Wąż wyskakuje mi ze skrzyni. Ja od niego się odsuwam, a on dziabie Ashley. Ashley ma mało HP. I pada. Ale byłbym wściekły, jakby tak się stało. Być może komuś się tak stało. Jak kurde krowa w tej grze może cię zabić. Się wkurzy. Może tak, może. Kono, trzeba ją slashować nożem parę razy i trzeba przed nią stać, to ona ciebie rogami zadźga. Leon S. Kennedy. Agent 007. Zabity przez krowę. Okej. O, Red 9 jest. Ten pistolet jest spoko, ale nie będę go kupywał. Bo cenię sobie miejsce w inwentarzu. Kurde, czy ja pominąłem jakiś klejnot? Nie, będzie jeszcze żółte oko. Tam dalej, o ile dobrze pamiętam. Punisher. O kurde! Do pistoleta nie mogę nawet ammo zwiększyć. No trudno. Walić. W takim razie ciebie przeładuję, frajerze. O. A w sumie będę pistoletem chodził na razie. Nie zgub się, kurde, Ashley, bo nie wiem, co ci zrobię. Jeżeli coś ci zrobię, to będzie coś bardzo niemiłego. Chociaż w sumie Ashley się nie gubi, nie jest aż tak głupia. Ale z drugiej strony, kto wie, co jej do łba szczeli. Pist. Jeb. Jak ja lubię, kiedy skarby się respią. Okej, przeładuję. Zestraszuję skrzynkę. I tak, zapiszę w ten sposób. Nie powiem, że już kończymy teraz, powiem, że ZW, ponieważ muszę iść do ubikacji. Tak więc no, chwila. Dam pauzę, toło. I tak myślę, może jeszcze będę z pół godziny siedział i tyle, chociaż kto wie. Zależy, tak więc no, ZW, zaraz wracam. BUM! Bitch! Nie spodziewaliście się mnie! To PG! Uciekamy! Znaczy, no, uciekamy. Idziemy dalej.
Spokój się, Ashley, wszystko jest okej, ja tutaj jestem. Nikt ci nie rozwali. Chyba, że to ja będę, jak mnie wkurzysz za bardzo. Zaczyna się. Powinienem się tutaj lać? Jest jakiś śmietnik, żeby nasza Milusińska mogła tam wejść. W ogóle tu jakiś jest śmietnik? Nie wiem. Później będzie, teraz nie. Więc będę musiał po prostu z nią latać. Z moją kulą u nogi. Hym, ale nie powinno być aż tak ciężko. Chwila. Gdzie oni są? Wiem, że gdzieś są. Przy okazji, pokażę wam fajny trik za niedługo, jak tylko ogarnę tutaj całą miejscówkę. Nie zrób kupy, kurde, wiem, że jestem Aliestar. Czy tam poliester, czy co ty tam chcesz powiedzieć. Masz po dupie za karę. O cholera! Spieprzaj, Ashley! Chodź tu. Masz pod spódnicę, ci zaglądnę moim laserkiem. Boję się na nim skupiać, bo zaraz jeszcze ktoś mnie, kurde, od tylca zajdzie. Teraz można powiedzieć, że mam podwójny odbyt. Nie chciałbym, żeby tak się stało. O, mówiłem. Jakieś foresty mi tu mówią. Nie jestem lasem, spieprzać. Tak jak on nie jest atrakcyjny. Kurde, kto to widział tak w publice, do jasnej cholery, siusiakiem wymachiwać? Toż to, kurde, nie jest poprawne politycznie. Kto by chciał widzieć, jakby jakiś debil jakimś siusiakiem swoim wywijał, no proszę. Jeszcze jakichś dwóch innych debili goniących mnie za widłami. Z widłami raczej, nie za widłami. Hello, 3-2-0. W sumie to mógłbym chyba sobie stąd pójść, ale... W ten sposób nie byłoby zbyt fajnie. Oh my god! Mam pomysł. A nie, myślałem, że się przed... Co się stało z cieniami, do jasnej cholery? Ta gra jest dziwna na tym komputerze. O co ja się z nimi leję, oni nawet ammo nie dropią. Zaraz będzie boss i mi się przyda to ammo, ale... Sprawiedliwość! Widzisz? Nie należy mnie denerwować. O, weź, co wziąłeś? A, dobra. Co wziąć raczej? Bądźmy poprawni, bo zaraz będą ludzie się czepiać. Albo sprawdzę. Ten regał przybito do ściany. Nie widzę tutaj niczego niezwykłego. A to, że został przybity do ściany, to nie jest niezwykłe? Przecież jest cud życia. Zaraz, jeszcze tutaj dam do tej sztodoły, muszę pójść chyba. A no tak, muszę też pamiętać, by pokazać wam pewien fajny trik. Jak widzieliście tego let's playa na gcp.pl, jak byliśmy z Toxikiem tutaj, to chyba będziecie wiedzieli, o co biega. Jak nie, to zaraz wam pokażę. O, sorry, że walnąłem niechcący mikrofon, musiałem się podrapać, ale trzymałem pada. Stój. Nie, chodź tu. Do jasnej cholery, czy dacie mi w końcu odrobinę spokoju? Nie, zaraz będzie... Nie jestem! Spieprzaj! Chociaż... Czemu mam marnować ammo, jak mogę zrobić to? Jest spokój, nikt mi jej nie zabierze. Mogę pokazać sztuczkę, dziękuję. Dobra. Pierwszy krok. Niech Ashley czeka tutaj i niech drzwi się zamkną. Ja pierniczę! Follow me. Wait. Trochę dalej. Drugi krok. Przysuńcie te szuflady do drzwi.
Trzeci krok, zawołajcie ją. Czwarty krok, profit. Follow me. Jej! Chcecie usunąć barykady spod drzwi? Zawołajcie Ashley, ona się wszystkim zajmie. Normalnie jak Hulk, tylko że Ashley nie jest ogrem. W duszy jest, ale w wyglądzie może nie. Somebody once told me that world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in a shed. Nie będę śpiewał, bo nie śpiewam. Ale zacytować piosenki mogę, nie? O kurde, już odkuwamy się trochę z tym ammo. W takim razie cieszę się, że ich zapierniczyłem. Nie mogę tego powiedzieć codziennie, ale hej. Lecimy tędy. Szybciej pierdoło, czasu nie ma. Blondi. Chwytaj. Znowu ten orgazm, no proszę cię. Złamałaś moje żebra. O, kurde no. Znowu? Spieprzaj, daj mi spokój. Do widzenia. To się nazywa kombos. W dupę. O kurde! Nie spodobało mu się ta penetracja i zdecydował mi pokazać swego siusiaka. Ja nie, uciekaj! Ty brutalu, nie rób mi krzywdy. Gdzie on jest? Zaraz zrobimy mu obrzezanie. Gdzie jest Bobas? Tu jest! Między oczy, gdziekolwiek te jego oczy są. Gdzieś tam są na pewno. Aaaa! Sorry, będzie mnie to bardziej boleć od ciebie. Tak naprawdę to nie, tylko mówię to, żebyś nie myślał sobie, że jestem okropnym człowiekiem. Jej! I co? Do widzenia. Okej. Kurde, Ashley, tyle mnie tutaj pieniędzy zarabiamy, że możemy, kurde... Jasnej cholery. Gdzie ty, kurde, idziesz, debilko, przez płot? Tak dostajesz się do swoich klientów? Dobra. Jemu penetracja się podobała przednia, bo nie pokazał mi swojego. Szkoda, że Ashley nie może odbezpieczać tych sideł. Znaczy się może, ale straci trochę HP i no. Byłoby trochę przykre, jakby padła. Tu chyba mogę ją do śmietnika schować. Tak, tu był śmietnik. Właź tu i nie gadaj nic. Będziesz się skarżyć, to spotkasz się, kurde, z moim nożem. Stera i ktoś trzeci. Nadal nie znamy miejsca pobytu Sery. Zapewnie użył ukrytego przejścia, o którym dowiedział się od swojego dziadka, który polował na tych rejonach. W tych rejonach dawno, dawno temu. Za górami, za lasami. Za siedmioma dolinami. Jestem pewien, że ukrył naszą własność gdzieś w pobliskich lasach. Sorry. Odbija mi się, kurde. Jeśli jego dziadek jeszcze żyje, wykorzystam go do znalezienia Sery. Ale jak się dowiedział o jaju wszczepionym do jego ciała, fakt, iż zdołał je usunąć, zanim zdarzyło się zagnieździć, jest zadziwiający. Po prostu zrobił kupę, znalazł toaletę, do jasnej ciasnej, wy to naprawdę nie wiecie, o co biega. Dziwi mnie również to, że Sera skradł naszą własność i zbiegł tuż przed przybyciem amerykańskiego agenta. Nie uwierzę, że to był zbieg okoliczności. W tej grze musi uczestniczyć jeszcze jeden gracz. PG.
który steruje Amerykaninem, mimo tego, że jest Polakiem. Aby opanować sytuację, musimy schwytać serę, poczekać, aż lekarstwo przestanie działać i wstrzyknąć mu kolejne jajo. Lekarstwo na rozwolnienie? Gdy tego dokonamy, ktokolwiek za tym stał, zostanie ujawniony. Nikt nie zakłóci realizacji naszych planów, a ten, kto spróbuje, poniesie przerażające konsekwencje, bitch! Zapisałem? Chyba nie. Nieważne. Okej, co my tu mamy? Poza tym, że pada deszcz. Un forastero! A, no tak. Tutaj są faunę i florę. Która padła bez problemu. O, chwila. Majne. Cholera. Nic nie wypadło z tej beczki. Jestem z siebie naprawdę niezadowolony. Wiecie, ile mógłbym zrobić przez te 3 sekundy? Które zajęły mi rozwalenie tej beczki. Mogłem już, kurde, tą grę przejść. Stać się milionerem. Kończyć studia. Ale nie. Ja zdecydowałem się rozwalić beczkę, w której nic nie było. Siema. Przestań mi tu gwarczeć. Tak nie jesteś straszny. No, kuchni. Zaraz cię huchnę, dmuchnę i zdmuchnę. Właśnie temu ludzie mówią, że palenie zabija. O nie! Chcą mi trójkącik zrobić, nie ze mną. Nie jestem imbecil. Nie takie rzeczy... A fuck! Kto by przypuszczał? Że kobiety mają siusiaki. Ale całe szczęście ukrócę ich. Wychwalanie się. Do jasnej cholery, ja też mam jednego, ale nie pokazuję go na każdym kurde momencie. Mam dumę. Ten wirus to robi niezłe rzeczy. Dobra, chyba już wszystkich ubiłem, więc chyba strachu nie ma. Chyba. Don't quote me on that. Ha, nawet zabrałem wam, kurde, Marychę, jak wam się to podoba. Mam dużo ammo. Jest git. Teraz mam jeszcze więcej. Jest jeszcze bardziej git. Die! Bitch! Chwila. Bitch! Dobra, zabezpieczę tą całą miejscówkę. Myślę, że jeszcze tędy muszę iść. Tak. Tak. Może tutaj jeszcze mi coś, jakąś niespodziankę zostawili? Zostawili! 75 naboi plus 16 plus 16, prawie 100. Może tu jeszcze coś będzie. Wątpię, ale... Okej. Panie i panowie. Wspinamy się po drabinie. Tak więc no. Chyba tutaj jeszcze jeden śmierdziel będzie. O, jest! Jest! Cheater! Nie dość, że śmierdziel, to jeszcze cheatuje. Do widzenia. Pobawię się nim. A, i co teraz? I co teraz? Jestem takim chujem. Teraz zgadnij co? Mam cię dość. Znudziłeś mi się. O kurde! To, że mi się znudziłeś, nie oznacza, że masz mi, kurde, tutaj machać twoim małym. Czy tam dużym, kto tam woli.